Teraz zmodyfikujemy płytkę Arduino Nano, żeby współpracowała z tym robotem. Nasza płytka ma wystające listwy kołkowe. Nadają się do wpięcia płytki w płytkę stykową, ale do naszego robota akurat nie pasują. Mamy tu listwę stykową żeńską. Z końcówkami męskimi i żeńskimi. Szczypcami tnącymi odcinamy odpowiednią liczbę styków. Gdy już przytniemy listwę, połączymy styki z płytki Arduino z tymi na listwie. Dzięki temu będziemy mogli bez trudu pinać i wypinać przewody. Łatwiej będzie wymieniać elementy. Inaczej musielibyśmy wszystko przylutowywać bezpośrednio do płytki i byłby kłopot, gdyby później trzeba było coś wymienić. Odliczamy tyle styków, ile ma płytka Arduino. I odcinamy tyle samo na listwie stykowej żeńskiej. Kombinerkami odginamy styki pod kątem prostym. Chwytamy je i odginamy. Zróbmy to starannie. Odginamy na zewnątrz. Mają wystawać w bok. Były skierowane w dół. Wygnijcie je w bok. Pewnie będziecie musieli parę razy poprawiać, żeby były ustawione jak trzeba. Łatwiej będzie wpiąć styki w listwy stykowe żeńskie, teraz leżące na stole. Wyginamy wszystko. Pamiętajcie: styki mają być pod tym samym kątem. Niech nie będą skierowane w różne strony. Powinny być w miarę równo. Przyciskając, czuję, że trzeba jeszcze odgiąć, żeby były poziomo. Powinny być w jednej płaszczyźnie z płytką Arduino. Poziomo. Dzięki temu będzie nam łatwiej je przylutować do list wstykowych żeńskich, które na razie czekają na stole. Teraz weźmiemy krokodylki, żeby unieruchomić płytkę. Jeśli pracujecie z kimś, poproście, żeby trzymał płytkę szczypcami. Niech szczypce dotykają tylko samych rogów, tam gdzie są otworki. Uważajcie, żeby niczego nie zniszczyć tych wszystkich elementów, które tu widać. Chwytając krokodylkami lub szczypcami, moglibyście je uszkodzić i chip nie działałby prawidłowo. Chciałem powiedzieć: płytka. Zamocujemy ją tak, żeby styki z listwy dobrze przywierały do styków na płytce Arduino. Dociskam je drugą parą krokodylków, żeby mieć pewność, że dobrze przylegają. Teraz biorę lutownicę, nakładam trochę cyny, strząsny nadmiar ma zostać trochę tylko na czubku. Dotykam lutownicą połączenia tych dwóch styków i nakładam tylko tyle cyny, żeby wzmocnić połączenie. Ale nie za dużo, bo jeśli zrobicie mostek między stykami, czyli między różnymi połączeniami, to płytka nie będzie działać tak, jak powinna. Tylko tyle cyny, żeby połączyć. Nie za dużo. Jak widać, dym szybko ucieka. Zadbałem o wentylację. Wy też włączajcie wiatraczek, żeby nie wdychać oparów. Kiedy zlutujecie już styki, zdejmijcie zacisk z jednego końca. Poprawiłem styk, dodałem trochę cyny i dokończę. Wszystkie styki są połączone. Jeszcze raz sprawdzę je po kolei. To już druga strona. Polutowałem styki tak samo jak po pierwszej. Teraz będzie można je łatwo wymieniać. Przycinam fragmenty styków wystających poza lód. Robię to szczypcami tnącymi. Pamiętajcie, żeby mieć wtedy okulary ochronne. Kawałeczki drutu mogą odprysnąć. Chroncie oczy żeby te elementy nie utworzyły nieodpowiednich połączeń elektrycznych, oklejamy płytkę Arduino od spodu taśmą izolacyjną. Wszystkie nowe połączenia muszą być zasłonięte, bo mogłyby dotknąć którejś części w sterowniku czy innych odsłoniętych metalowych elementów i doprowadzić do zwarcia. Zniszczyłaby się płytka, a tego nie chcemy. Możemy już podłączyć Arduino do sterownika silniczka.